Niedziela 31 maja, rozpoczynamy analizę weekendową z racji tego, iż data jest związana z końcem miesiąca. Dzisiejsza analiza będzie przedstawiała interwały zarówno miesięczne, tygodniowe, jak i dzienne. I tu oczywiście rozpoczynamy od indeksu WIG20. Kolejna biała świeca po osiągnięciu dołka na poziomie około 12 240. Jak widzimy, wybita jest została połowa czarnego korpusu, tym niemniej jednak doszliśmy do strefy tutaj dołkowej w cenach zamknięcia. Czyli innymi słowy, no, jeśli chodzi o ten długookresowy trend, no to jesteśmy na razie w jakimś trendzie tutaj cały czas spadkowym, a to, co w tej chwili mamy, to możemy odbierać jako korektę. Ze zwróceniem uwagi na to, iż powstał tutaj układ, który może premiować podwójny dołek. Tym niemniej jednak, tak jak powiedziałem, na razie w tym długoterminowym zakresie jesteśmy w układzie korekty. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, to w tym tygodniu biała świeca z bardzo wyraźnym górnym cieniem. I tu zwróciłbym uwagę, mamy po pierwsze, dlaczego to jest bardzo, bardzo teraz istotne, ponieważ tak, de facto ta świeca, jeśli chodzi o zakres tygodniowy, jest wybiciem z konsolidacji, z jaką mieliśmy do czynienia ponad półtora miesiąca. Jak widzimy, obrót, jaki ukształtował się podczas tego wybicia, jest no, duży, spotykany raz na jakiś czas. W związku z tym, patrząc od tej strony, no, mamy jak gdyby sygnał do dalszych wzrostów, tak? Mamy wybicie oporu na wyraźnie większym obrocie, świeca jest wzrostowa. No, można tylko powiedzieć, jestem tu cień podażowy. Ale teraz patrząc szerzej na zakres tego naszego indeksu WIG20, trzeba zwrócić sobie uwagę na dwa aspekty, a mianowicie pierwszy dotyczy właśnie tych obrotów. Te pojawiły się na dołku i teraz po wzroście kilkaset punktów mamy tej samej wielkości obroty. Jeżeli połączymy to z cieniem górnym tej świecy tutaj, dość wysokiej świecy wzrostowej, to musimy rozpatrywać tutaj możliwość powstania aspektu tak zwanego markowania popytu. Tym bardziej, że jesteśmy jak gdyby przed ewentualnym wejściem tutaj w kanał, a do tego no, musimy zwrócić uwagę na fakt ważnych stref, jakie są bezpośrednio mniej więcej na poziomie maksimów tego tygodnia, jak i również wyższe. Na razie mamy sygnał, jak gdyby, który daje pierwszeństwo wzrostom i na to trzeba zwracać uwagę. Natomiast no, również z tego szerszego zakresu mamy podejście pod opór, wysoki obrót odpowiadający temu, który był na dołku i ten górny cień. Zobaczmy zatem, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym cały czas jesteśmy, znaczy po tej konsolidacji mieliśmy wybicie z tej konsolidacji, które odbyło się na tym tutaj obrocie. Natomiast tutaj wyżej na tych szczytach, przy oporze, przy tej strefie tutaj oporu, a równocześnie też i no, pewnych geometriach, tak? Bo jest to 50% tego tutaj spadku. Jest to układ 61 na 78 tego ostatniego tutaj jak gdyby swingu spadkowego. I tutaj pojawiają się nam świece, które mają wyraźnie górne dwa cienie, czyli środa i czwartek. I teraz jest piątek, który ma jeszcze większy obrot, delikatny cień wzrostowy i delikatnie biały korpus. Moim zdaniem, jeżeli spojrzymy tutaj na ten cały wzrost, który ma miejsce tutaj od tego drugiego dołka, czyli po wykończeniu ABC, mamy coś, co można określić jako fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta i pierwszy wariant to jest jeszcze wyjście nad szczyty, nad te maksy, ale w takim bym nazwał to określeniu nadbicia tych szczytów. Natomiast zgodnie z tym, jeżeli sygnał
ten wstępny wybicia oporu na świece tygodniowej miałby być kontynuowany, no to zapewne byśmy musieli tutaj uznać, że mamy falę pierwszą, jakąś drugą pędzącą, bądź rozbicie teraz po pierwszej, znowu jest pierwsza, druga i to znaczyłoby o silnym dalszym wzroście, silnym co najmniej do okolic 1900, a być może nawet w okolice 2000 punktów, gdzie z tego jak gdyby takiego no niższego interwału, tu może byśmy tą sobie na razie strefę upomnimy, bo to nie jest tam, już teraz tu wykres tygodniowy, o, jak widzimy, strefa mniej więcej zbiega się tutaj z okresem, z tą przyspieszoną taką, nazwijmy, linią trendu. Dlatego też jest istotne, no w tej chwili patrzymy cały czas, obowiązuje wzrost. O tym mówiłem nawet na poprzedniej weekendowej, znaczy nie tydzień temu, bo nie było, ale dwa tygodnie temu mówiłem o weekendowej, gdzie były wszędzie te 1:1 o znaczącym charakterze podprzedzielone trójką. To zwiastowało, że wszystkie indeksy będą wychodzić, począwszy od S&P, DAX-a, naszego WIG-u, francuskiego Kakarana, FTSE londyńskiego. Wszystko pokazywało na wzrosty, łącznie z MSCI, czyli rynków wschodzących. I tak się stało. Tak się stało, ale teraz musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy na razie w korekcie trendu spadkowego, nawet w jakimś takim średnim terminie, a tylko w krótkim terminie mamy trend wzrostowy. I teraz ten trend wzrostowy doszedł do dość istotnych, tak jak powiedziałem, poziomów oporu, a faktem jest również, że nad tymi poziomami znajdują się tutaj kolejne. I teraz jeżeli rynek, my nie zmierzamy do tego, że tutaj sprzedawać, tak? Sprzedawać na pewno. Nie, no mamy sygnał, który może o tym świadczyć, czyli świeca pinbarowa ze środy, ale nie mamy jej potwierdzenia. Jeżeli nastąpi to potwierdzenie, to ok. I druga sytuacja, jeżeli nastąpi nadbicie, a rynek jednak cofnie i wybije na ten dołek, no to najprawdopodobniej będziemy mieli po prostu koniec korekty, po której docelowo powinniśmy patrzeć na nowe dołki, a w najlepszym przypadku zejście gdzieś do okolic tutaj 1400-1450. Chociażby po to, żeby zamknąć tutaj lukę. Ale jeżeli już właśnie wspominamy o lukach, to jest następny element, na co zwróciłbym uwagę. Gdyby tu, w tym miejscu, czyli po tym pinbarze i tej białej świecy, ta biała świeca swoim cieniem nie zeszła dosłownie o 1 czy 2 dziesiąte punktu, czy nawet mniej, mielibyśmy tutaj lukę. I gdyby tak było, to byłbym przekonany prawie na bardzo mocno, że tu jesteśmy na końcu tego całego wzrostu i rynek będzie spadał. Dlaczego? Ponieważ w połowie tego ruchu mniej więcej jest druga luka i teraz tu na początku tego tygodnia we wtorek mieliśmy trzecią lukę. Tylko problem polega na tym, że tutaj no, ten rynek zszedł o tą tam pół, no dosłownie, no, zaraz możemy się przekonać ile. Minimum jest 55,07, a tutaj maksimum jest 56,01, no, czyli no niecały punkt. Niecały punkt po prostu wyeliminował tą lukę, dlatego nie opieram swojej analizy na tym, ale warto moim zdaniem mieć to na oku, bo jest tutaj szansa. Czyli podsumowując, jest najprawdopodobniej, znaczy się tak, wyjście, najbardziej prawdopodobne jest wyjście mimo wszystko, chociażby chwilowe, nad poziomy maksimów ze środy i czwartku. Czyli nad poziomy tam 1700 chyba 67, to były na kontraktach dokładniej, a na indeksie to jest 1763. Te poziomy powinny być, że tak powiem, według mnie co najmniej naruszone. Jeżeli rynek potem zawróci, no to mamy tutaj po tej korekcie, po tej konsolidacji impuls pełen. Mamy jeden impuls, który, znaczy się impuls, mamy ABC, ABC i impuls, mamy według mnie koniec korekty ABC, możemy zacząć spadki. Ale tak jak powiedziałem, ten wykres tygodniowy pokazywał, z tego tygodnia pokazuje wybicie oporu na białej świecy z dużym obrotem. I teraz jeżeli ma być wzrost, no to ten wzrost powinien być kontynuowany na wykresie tygodniowym.
A to znaczy, że no bez wyraźnego sygnału tutaj odwracającego, no patrzymy cały czas w górę. I teraz jeżeli założymy, że dodatkowo byliśmy tutaj na tej korekcie ostatniej, zniesienie zewnętrzne, do którego idealnie doszliśmy, 161,8, to na poziomie około 1800 mamy 200% zniesienia zewnętrznego. Jeżeli to by było zostane przebite, no to rynek no raczej bankowo powinien iść na poziom 1900, tak? Natomiast, tak jak mówię, jeżeli zostanie tutaj nadbicie nawet do tego około 1800 i rynek mimo wszystko cofnie, zawróci, wybije te minima, spadamy na dół. I to jest, tak wygląda sytuacja na indeksie WIG20. Jeśli chodzi teraz o indeks WIG, tutaj na wykresie miesięcznym mamy kolejną białą świecę, podejście do wyższej strefy, bo jak wiemy ogólnie to indeks WIG ze względu na małe i średnie spółki przez cały czas był jak gdyby no silniejszy niż WIG20. Mamy tutaj podejście, mamy też przebitą czarną połowę czarnego korpusu, mamy teraz dojście do drugiej tutaj strefy oporu. Do zniesienia geometria 50%, jeśli chodzi tutaj o ten ostatni cały duży spadek i dopóki nie wybijemy, nazwijmy to maksów tej świecy dużej, no to tak naprawdę to cały czas tutaj w tym średnim terminie jesteśmy w jakiejś korekcie, tak? To może zmienić się, bo tam nie powiedziałem o tym na WIG-u 20, to jest dla mnie tak jasne i rzeczowe, że nie trzeba o tym mówić. No zakładamy, że w tym długim terminie jesteśmy w jakimś korekcie, ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj ten element podwójnego dołka, no to być może, ale to wtedy musimy zaczekać na spadek, który okaże się tylko korektą, a nie będzie zejściem na nowy dołek. A tak na tę chwilę jesteśmy po prostu na tym wykresie miesięcznym w jakiejś korekcie. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to tu widzimy sytuacja bardzo zbliżona, czyli to wybicie na tym większym, ale znowu to, co na dołku było, teraz jak gdyby może być oddane. Jeżeli nie będzie kontynuacji na tygodniowym, no to siłą rzeczy wykończony impuls po dojściu do strefy, impuls, wykończona korekta po dojściu do strefy, no i tak jak powiedziałem, nowe dołki, albo co najmniej znowu zejście do okolic zamknięcia tej luki i potem utworzenia ewentualnie drugiej fali wzrostowej, fali C, no, w tym dużym zakresie czasowym. Patrząc teraz na indeks dzienny, bardzo zbliżona sytuacja, ale zobaczmy tutaj ten obrót. Ja co prawda nie wiem, ale tam bardzo mocne poszły mieszania w piątek na fixingu. No, to nie jest to fixing, jeżeli na fixingu coś się dzieje tak drastycznego, bo przed fixingiem był miliard, po fixingu 2 miliardy obrotu na indeksie WIG20. No to jeżeli 100% zwiększa się obrót na fixingu samym, to nie ma tego przełożenia na znaczenie jak gdyby potwierdzające. Jeżeli rynek rośnie i rośnie i spokojnie wrastają obroty, no to okej. Jeżeli natomiast jest jakiś skokowy wzrost obrotu przy wzrostach, no to jest ostrzeżenie, że to może być jakaś dystrybucja. Natomiast na samym fixingu to tutaj mogą się różne rzeczy dziać. Tutaj jeden fundusz z drugim może się zamienić, no naprawdę miliony sposobów, a jedyne co z tego wynika to, że po tych wzrostach mamy te duże obroty i one nie są w przypadkowym miejscu. Tu mamy też oczywiście 161 zniesienia tej ostatniej tutaj korekty, no czyli geometria pasuje, mamy silną strefę oporu. Jeżeli uda się ją przebić i nie będzie to tylko nadbicie, no to pójdziemy na 52 tysiące, 52, 53 tysiące, a być może nawet będziemy zmierzali do 55 tysięcy. Nie możemy tego wykluczyć przy tych obecnych rynkach. I tutaj możemy sobie rzucić znowu między wódkę a zakąskę kwestię dotyczącą tego, że no tam druk to tak wpłynie czy tak. No oczywiście drukowanie tych bilionów wszędzie powoduje, że ten rynek jak gdyby bym powiedział spekulacyjny, on rośnie, tak? Natomiast no, warto pomyśleć o tym, co czeka te gospodarki. Tu się cud nie stanie, cud nad Wisłą, ani cud tam nie wiem gdzie, nad Menem, ani nigdzie się tego cudu nie stanie. Po prostu to, co gospodarka ma przeżyć najgorszego, dopiero przed nami. I to dla mnie to są te wzrosty w obecnej chwili sztucznie pompowane. A pamiętajmy również, bo to już nawet na blogu zwrócił uwagę
jeden z czytelników Szary, że fala B ma prawo, nazwijmy to, wyjść nawet na nowy szczyt. Tak? Dotyczy to zwłaszcza Nasdaqa, a być może nawet S&P. Tak? To jest wszystko, po prostu jeżeli uda nawet im się wyjść na nowy szczyt, to znaczy tylko będzie tyle, że prawdziwy krach dopiero przed nami. Tak to w długim terminie można było, ale zaszliśmy za daleko. Wracając do tej bieżącej sytuacji, więc sytuacja na indeksie WIG tak samo. Moim zdaniem bardzo prawdopodobne jakieś tutaj nadbicie. Natomiast co dalej? No, indeks WIG chciałby pokazać nam tutaj taką zależność, gdzie też mówimy, no, tak jak mówię, na indeksie WIG20 mówiłem, jest ta fala pierwsza, jest ta fala druga, jest ta fala trzecia z tymi obrotami, teraz fala czwarta i jeszcze piąta. Więc tutaj to nadbicie moim zdaniem na każdym indeksie jest najbardziej prawdopodobne. Natomiast pytanie tylko, czy to będzie takie delikatne nadbicie, czy tutaj rodzi się nam jakieś rozbicie tego całego impulsu i będzie tutaj tak zwana, nazwijmy w cudzysłowie, korekta pędząca, po której przyjdzie ten kolejne silne uderzenie dochodzące, tak jak tu mówię, do rejonu 52 500. No i z naszych indeksów na koniec MWIG. Sytuacja zbliżona, też czarna świeca, przebicie czarnej świecy, połowy czarnego korpusu. Jak widzimy, tutaj jest z poziomu 61,8 całego wzrostu, tu zielone 61,8 był dołek. Teraz rynek po tym całym spadku wykonał jakieś A, jakieś B i co najmniej i tutaj jest C, tak? Tak zakładam na razie, ja po takim gwałtownym spadku po prostu no najmniej możliwym, aczkolwiek nie, że niemożliwym, ale najmniej prawdopodobnym jest wariant z odreagowaniem w formie V, tak? Czyli tak, że tak spadli, tak samo teraz wyjdą i pójdą dalej. No ale zobaczymy. W razie w tej chwili i tu widzimy na indeksie MWIG, zobaczmy tutaj ten obrót jest większy niż tu na dołku. Jak te dwie sesje złączymy razem, to będzie taki sam, więc to jest podobne pod tym względem, ale na jednej sesji, na jednym tygodniu skumulowany obrót jest tutaj znacznie większy. Zobaczmy, gdzie był maksymalny obrót, tu i teraz tu bez podjęcia, a tu jest ten duży. No to jest dla mnie też taki układ, który niesie za sobą duże prawdopodobieństwo wyrzucenia akcji, nie kupna. Do tego jeszcze zwróćmy uwagę, na co nie zwracają uwagę na innych indeksach, ale dokładnie tak samo się to układa. Teoretycznie na tym wzroście jest tendencja spadkowa na obrocie, a obrót powinien narastać przy trendzie albo ruchu zgodnym z trendem, obrót powinien narastać. Tutaj jest spadkowe i nagle to wyrzucenie. I teraz to jest dojście do 50% tego ostatniego spadku. Tu mamy nadbicie i wyjście ponad tą strefę, czyli jak najbardziej dojście tu do poziomu 3600, a więc do poziomu zniesienia 61,8% wydaje się możliwe, mimo tego dużego cienia. No i teraz spoglądając na wykres dzienny, no widzimy tutaj wyraźnie też, jest tutaj większy spadek, ale on jest jak gdyby retestem tutaj strefy, taki diament. To są bardzo działające, można patrzeć na wykresy i sobie sprawdzać, właśnie takie pinbary pojedyncze między w trendzie utworzone, no stanowią wiadomo silną strefę i ona została tu przebita. Teraz mamy retest tej strefy. Zasięg tej korekty tu, a tej tutaj jest trochę większy, ale no to nie zmienia, bo to nawet praktycznie to podejście do Liota to dwie podobne korekty, ale no tak wygląda, jakby od tego dołka też było coś, co miałoby jeszcze przyprawić na co trzecie. Druga wersja jest taka, że będzie zejście tutaj do poziomu 3300 na indeksie MWIG, utworzenie korekty pędzącej, tak? I dopiero potem wyjście i wybicie, bo wydaje się, że jest jakieś, no dość spore nawet bym powiedział, prawdopodobieństwo dojścia na indeksie MWIG w okolice 3600 punktów. Tak jak na naszym indeksie o 1800, a może nawet i 1900 na indeksie WIG20, tak tutaj widziałbym też indeks MWIG. Kolejny indeks to już indeks DAX. No tutaj
Tak samo druga biała świeca, no bo wszystko to pokazuje podobnie wybicie czarnego korpusu, tak? I pamiętając o tym, że zostały wybite tutaj ostatni potwierdzony dołek, no na razie jest, znaczy nie na razie traktujemy, nie, ale to jest wstępny sygnał, że mamy tutaj do czynienia z zmianą kierunku tego całego tutaj trendu wzrostowego 2003 roku, tak, gdzie nawet tam jak się jakoś przejdzie, to pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca, piąta, koniec impulsu, teraz zejście poniżej pierwszego dołka, ruch do której ze stref oporu, a być może nawet pod szczyt i potem dalszy spadek, ale to jest na razie dalszy element, ale tak to wygląda. Teraz patrząc na wykres tygodniowy, no tu sytuacja też jest podobna. Mamy tu jakiś impuls, mamy tu korektę i tu się robi drugi impuls. Teraz doszliśmy do strefy na 61,8%. Do strefy tutaj również opartej o te dołki, o szczyty, powstała świeca biała z wyraźnym górnym cieniem. Do tego no jest tutaj poważniejsza strefa tuż nad 1200. No i teraz schodząc na wykres dzienny, no to wydaje się, że jest tutaj możliwość pójścia nieco wyżej, tak? Uderzenia tu w tą strefę, która jest teraz na wykresie dziennym, bo to ona tak naprawdę mogłaby mieć tu dogórne ograniczenie. Poprzez, już pokazuję dokładnie przez co, bo to jest bardzo ważne. Tu przez ten ząbek, czyli tu jest dołek, tu jest zaraz pierwszy. To tu widzimy pasuje, tak? I tu pasuje, i tu mniej więcej pasuje. Czyli tu ta szerokość to jest tam 11900, 12000. Mamy 61,8, mamy 161 zewnętrzne. No to są elementy i mamy tutaj po tej największej korekcie też jak gdyby falę pierwszą, drugą, trzecią, teraz być może jakaś czwarta i jeszcze jakaś piąta, coś powinno być. Mamy tutaj świecę spadkową, gdyby DAX był notowany tak samo długo jak S&P, czyli do wieczora, no to byłaby tam świeca, już nie byłaby spadkowa, tylko by był dolny cień i co najmniej jakieś doji lub mały nawet pibarek wzrostowy, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. No ale tutaj mamy, tu jedynie możemy pamiętać, że mogą być pewnego rodzaju anomalia, ale troszeczkę jakoś zakrzywiona ta kwestia tej analizy tego wykresu ze względu na to, że w poniedziałek z tego co się orientuję w Niemczech jest wolne ze względu na zielone świątki, a więc nawet jeżeli Stany teraz by miały iść do góry, a coś by się wydarzyło, że wtorek byłby spadkowy, no to tutaj może się okazać, że DAX już na przykład też nie będzie jednak próbował realizować większą korektę czy retest co najmniej tej tutaj strefy na poziomie 11200. Jednak jeżeli zajrzelibyśmy na wykres intradayowy, to zarówno S&P jak i DAX no, pokazują wyraźnie układy, które powinny w poniedziałek, a tutaj sesji nie ma w poniedziałek, więc to jest ten mały minus właśnie, ale powinny przynosić nam poziomy wybijające ten ostatni szczyt. I ja osobiście zakładałbym, że ten DAX no, co najmniej tutaj do tych 12 000 może dojść. On może iść jeszcze dalej, bo docelowo 12250. Aha, no nie wiemy, co tak de facto ten rynek czyni, więc na razie mamy trend wzrostowy. Natomiast ja jeszcze raz tu przypomnę i skieruję wzrok na wykres tygodniowy. No tu mamy tą świecę taką podażową. Tu też była ale i ona wywołała korektę. No być może tu też jakaś powstanie korekta. Ale chodzi mi o to, że tu mamy teraz ważny poziom, bo te 61,8 tego spadku, tu są dwie blisko od siebie odległe strefy, bo różnica między nimi to zaledwie niecałe 400 punktów, więc trzeba tutaj zachować ostrożność. Oczywiście patrząc, że pierwszy impuls poszedł do poziomu 50, tak, to drugi spokojnie może iść na poziom 78,6, a on dziwnym trafem zbiega się tutaj ze strefą na koronę. Tak. Tutaj mamy przedostatni szczyt, zejście, wyjście na szczyt, wybicie, więc tutaj jak najbardziej dotąd nawet możemy iść. I tutaj nie chodzi, mówię, cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, ale teraz znowu są jakieś poziomy, które powinny co najmniej sprawić, że na rynku wystąpi korekta. A w tych najbliższych dniach, no mimo wszystko powinniśmy mieć według mnie nadbicie jeszcze szczytu. No i na koniec S&P. Sytuacja tu oczywiście poważniejsza, cięższa, no bo tam drukują te główne biliony, tak? Cała reszta giełd to jest właściwie tylko papugowanie tego w jakiś sposób, bo to pomaga jak tam rośnie.
Natomiast tutaj te biliony powodują, że korpus został już zasłonięty, wybity nawet czarny korpus przez ten drugi miesiąc. No, do maksimum jeszcze trochę brakuje, ale niewiele. Teraz jeżeli spojrzymy, to tutaj mamy też jakiś impuls, jakąś korektę, no i teraz nam się tworzy drugi impuls. Pytanie, no moim zdaniem najmniejszy wymiar w tym ujęciu tygodniowym, no to jest okolica 3150, tak? Po pierwsze 61 na 78,6, po drugie tu wyraźna strefa, tu w tej chwili no właściwie nie ma żadnej strefy takiej wyraźnej z układu tygodniowego, to tutaj ta linia, która obrazuje ten szczyt tej świecy, to nie ma. No świeca jest taka typowa na kontynuację, chciałoby się powiedzieć, na tym wykresie tygodniowym, więc myślę, że tak powinien dalej rynek jeszcze iść. Mówię, to jest to minimum, bo pamiętam, że jesteśmy po pierwsze w krótkoterminowym, takim krótkim terminie wzrostowym, ale no nieważne, czy sztucznie wypompowanym przez drukowane biliony, czy tam co innego. Mamy też, pamiętajmy, z tyłu głowy miejmy, że na jesień wybory prezydenckie, a z czym one się wiążą, no jest was zazwyczaj, to też wiemy. Czyli to jest po prostu tutaj pierwszy ten poziom. Jeżeli nie, to będziemy szli nawet na 88,6, a tak jak już tutaj wspominałem, no nie jest powiedziane, że nie może być wyjście nawet i na nowy szczyt. Jak ktoś chce, niech zobaczy na Nasdaqa, on już jest prawie przy zniesieniu 88,6%. Czyli tak jakby to był tu już ten Nasdaq. A też z układu tego, co się rysuje, pokazuje, że powinien jeszcze coś pójść do góry. No i teraz biorąc pod uwagę wykres dzienny S&P, no to tu widzimy, tak, właśnie tu jest ta różnica, że no Stany chodzą dłużej i jest biała świeca z dolnym cieniem, przeretestowana tutaj ta strefa, tak, wyjście nad tą strefę, retest, utworzenie tutaj takiej jak gdyby jakiejś korekty pędzącej, ona na intradayu jest dokładnie w punkt. Dojście do tego poziomu odpowiadającego tej korekcie, czyli do tak zwanego overbalansu, było uderzenie w punkt i natychmiast poszła petarda w górę. Natychmiast powstały na świecach godzinowych długie dolne cienie. Także tutaj no, jest co najmniej jak gdyby wskazanie na to, że na początku przyszłego tygodnia powinniśmy znaleźć się gdzieś w rejonie około 3100 punktów. I teraz pytanie, co będzie dalej, czy no będzie jakaś korekta i pójdziemy znowu wyżej. No, na razie mamy trend wzrostowy, ten krótkoterminowy nazwijmy, i tutaj cały czas rośnie, ale już sami tu widzimy, że po wyjściu pierwsza, druga, trzecia, czwarta i tu jest jakaś piąta i w tej piątej też jest ruch, a układ pędzący jako fala czwarta najprawdopodobniej, no i dojście tutaj właśnie, tak jak mówię, piąta i potem może być kolejna korekta, i znowu dalej ruch do góry. No, nie mam kuli, nie potrafię przewidzieć do końca, jak to może się zadziałać. Natomiast dlatego operuję dużymi i małymi interwałami, żebyśmy wiedzieli, co, gdzie, w którym momencie się znajdujemy. Także na wszystkich naszych indeksach, znaczy tych, które omawiamy, no, najbardziej prawdopodobnym wydaje się co najmniej wyjście, nadbicie tych ostatnich szczytów z ubiegłego tygodnia. To jest taki plan minimum, że tak powiem. Może być natychmiastowa, dalsza kontynuacja do stref, które są strefami zamieszczonymi wszędzie w tym samym, nie na tych samych poziomach, ale w tym samym, nazwijmy, miejscu, układzie. Czyli tu, na szczycie pierwszej korekty, po pierwszym spadku korekta i do tego szczytu wszyscy dodają, czy to jest po pierwszej korekcie, tak jak tu na S&P, czy inaczej trochę niż na nazwijmy to na przykład na WIG-u 20, ale tu chodzi o ten szczyt, który był osiągany na początku marca, tak? To tutaj do tych szczytów powoli się zbliżamy i albo właśnie nadbicie, albo bezpośrednio od razu w te okolice pójdziemy. I taka ciekawostka, bo niestety nie udało mi się znaleźć na wykresie. Ja kiedyś miałem dostęp do strony internetowej amerykańskiej, gdzie z wykresów były na bieżąco online'owe obroty, ale podkreślam, na indeksie, tak, czyli na rynku akcji indeksu S&P, nie na rynku kontraktów na S&P, bo te obroty na rynku kontraktów są do zdobycia, natomiast na rynku akcji. I jedynym dostępnym, jaki udało mi się znaleźć, jest wykres na sztoku. W analizie technicznej wykres na sztoku. I nie wiem teraz, czy mają jakiś defekt, czy, bo ten defekt byłby powtórzony już któryś tydzień z kolei, więc nie wiem, trudno mi powiedzieć,
Ale tam wyraźnie widać, że w tej końcówce tu mamy szalenie duże obroty. Szalenie duże obroty. Na całej rozciągłości tego wykresu nie było nigdy takich obrotów. I teraz, no jest to dla mnie zagwozdka, bo jeżeli te dane byłyby prawdziwe i autentyczne, nie chodzi o dokładność, tylko chodzi o jak gdyby stosunek wielkości tych obrotów do tego, co się działo w historii, no to byłby to ewidentny przykład, że jesteśmy, nieważne czy tu, czy tu, czy tam nawet jeszcze wyżej, ale to będzie koniec jakiegoś wzrostu przed, no po prostu ten spadek to było tylko preludium. To było tylko preludium do tego, co tam jeszcze będzie. Ale mówię, no nie udało mi się potwierdzić nigdzie tych obrotów. Może ktoś ze słuchaczy ma dostęp, ale powtarzam, do rynku akcyjnego, do indeksu S&P, nie żadnych kontraktów CFD na S&P, nie, tylko bezpośrednio do indeksu. Tak jak nasz wartość, wielkość obrotów dla indeksu WIG20, tak jak to widzieliśmy, tak? Te wielkie obroty na indeksie w trzy ostatnie sesje tego tygodnia, środa, czwartek, piątek, tak? I tak samo na indeksie S&P. Inne niż dane niż na stoku. To będę wdzięczny, jeżeli poproszę tą informację. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy w tej dzisiejszej analizie weekendowej.